po raz drugi z rzędu brand Milka jest oficjalnym sponsorem Pucharu Świata w skokach narciarskich. Świetnie przygotowany fioletowy team pokazał, jak powinny wyglądać profesjonalne działania reklamowe na największej w Polsce imprezie sportowej. Obecność brandu Milka w Zakopanem to cały rok negocjacji i przygotowań. Prawie 40-osobowy zespół ludzi, w tym 12 hostes pracujących nad odpowiednim wizerunkiem Milki podczas zawodów. 15 tysięcy rozdanych czapek, 10 tysięcy bandamek, 3 tysiące paczek Lilla Stars oraz milkowe produkty w sklepach na głównej ulicy Zakopanego Krupówkach. To wszystko na tegorocznym Pucharze Świata w skokach narciarskich zapewniła oczywiście Milka. Tegoroczny Puchar Świata na żywo obserwowało ponad 50 tysięcy widzów zgromadzonych na terenie skoczni. Oglądalność telewizyjna zawodów drugi rok z rzędu była gigantyczna. Sobotnie zawody obejrzało 12 milionów telewidzów, a niedzielne 11 milionów. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2003 odnotował prawie 60% udziałów w rynku, co jest ogromnym medialnym fioletowym sukcesem.
że Milka, jej działania oraz widoczny z daleka fiolet znacznie przyczyniły się do stworzenia atmosfery, jakiej na zawodach skoków narciarskich jeszcze nie było. Puchar Świata Zakopane 2003 to ogromny sukces marketingowy brandu Milka, ludzi, którzy pracowali nad tym sukcesem oraz wszystkich kibiców, którzy nie wyobrażają sobie zawodów Pucharu Świata bez fioletu jako dominującego na skoczni i wokół niej koloru. Posłuchajmy, co do powiedzenia na temat tej największej w Polsce imprezy sportowej mają ci, którzy tam byli. Słuchajcie, to była najlepsza impreza na świecie, najlepsi kibice na świecie. A to, że 40 tysięcy ludzi razem ze mną nie może teraz mówić, to jest naprawdę malutki problem. To się wyleczy. Ciao, do zobaczenia za rok. Pięknie, przepięknie, w żadnym roku tak nie było jak w tym. I mam nadzieję, że tak będzie na następne. Tym ekipom zagranicznym, tak można powiedzieć, że szczęka opadła, jak zobaczyli i położyli świat na deskach. Że takiej imprezy i tak przeprowadzonej no, do tej pory nie było. Bardzo dobre są łascypki. Nikt się z łascypkiem jeszcze nie zatruł. Fantastycznie prowadzona impreza przez znanych z Ligi Światowej Siatkówki Grześka Kułagę oraz Marka Magierę. Doskonale to wszystko było zorganizowane, publiczność bawiła się fantastycznie. Świstaki żyły i żyją i żyć będą. To jest prawo natury. A z górami były, jest i będą. A nas nie będzie, a góry istnieć będą. Lubisz czekoladę Milka? Bardzo lubię. Jak smakuje czekolada Milka, niech pan powie. Nie jestem smakoszem czekolady. Idziemy teraz pozjeżdżać spod napisu Zakopane. Ale najważniejsze jest to, co mamy tutaj. Zapraszamy do Zakopanego wszystkich turystów. Z Polski, z kraju i z zagranicy.